Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałbym przywitać Państwa na konferencji prasowej dotyczącej lokalizacji jednostki wojskowej we Włocławku. W konferencji udział biorą pani poseł Iwona Michałek, Polska Razem Zjednoczona Prawica, pani poseł Joanna Borowiak, liderka PiS-u we Włocławku, nadto pomysłodawca projektu, pan Krzysztof Niedziałkowski, moja skromna osoba, ja się nazywam Piotr Mokry, jestem szefem struktur Polski Razem we Włocławku. W tym miejscu oddaję głos pani poseł Iwonie Michałek. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że tutaj we Włocławku mogę z Państwem dzisiaj porozmawiać. Możemy z Państwem porozmawiać o tym, co o inicjatywie bardzo cennej dla miasta Włocławek, a mianowicie o to, żeby tutaj powróciła jednostka wojskowa, a także chcemy porozmawiać o tym, żeby tutaj były struktury obrony terytorialnej naszego kraju. Obie z panią poseł Joanną Borowiak działamy na właśnie tą rzecz. Współpracujemy razem dla dobra Włocławka. Chcemy, aby nasza współpraca owocowała, no, żeby ten Włocławek piękniał i był bogatszy i obrastał w różne struktury, które mogą dać ludziom pracę, prestiż i pomyślność. Obie złożyłyśmy interpelację do pana ministra Antoniego Macierewicza. Obie też rozmawiałyśmy w różnym czasie właśnie z panem ministrem i z panem wiceministrem Bartoszem Kownackim o tym, żeby właśnie Włocławek był znowu miał struktury wojskowe w swoim obrębie. I też proszę bardzo, pani Joanna powie więcej na ten temat, o szczegółach może bardziej. Bardzo. Drodzy Państwo, jak wiemy doskonale, jak doskonale wiedzą włocławianie, do 2002 roku we Włocławku istniał pług drogowo-mostowy. Niestety później jednostka została w naszym mieście zlikwidowana. Na chwilę obecną trwają prace koncepcyjne w Ministerstwie Obrony Narodowej nad programem rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. W ten program właśnie wpisuje się relokowanie dowództw jednostek. Mówimy tu w tej chwili o dowództwie obrony terytorialnej dla województwa kujawsko-pomorskiego. Tak jak obiecywałam mieszkańcom Włocławka i regionów kampanii parlamentarnej, robię to, co obiecywałam, a mianowicie szukam sojuszników do tego, aby przedsięwzięcia ważne dla naszego miasta mogły się zrealizować. I takiego sojusznika znalazłam w kobiecie posłance, pani poseł Iwonie Michałek. Stąd też, tak jak pani poseł wspomniała przed chwilką, w sposób równoległy prowadziłyśmy rozmowy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Pisałyśmy w interpelację w tej sprawie, aby we Włocławku ustanowiono dowództwo obrony terytorialnej. Swoje działania poszerzamy również o przywrócenie jednostki wojskowej. Mamy nadzieję, że to się uda. Odpowiedź, którą uzyskałyśmy z Ministerstwa Obrony Narodowej, jest satysfakcjonująca, albowiem czytamy w odpowiedzi na interpelację i z tego, co usłyszałyśmy w rozmowach z ministerstwem, jest nadzieja na to, aby takie dowództwo powiatowe wróciło do Włocławka. Jest to niezwykle ważne dla naszego miasta, ponieważ Włocławek to miasto z tradycjami wojskowymi. To tyle, ile na obecną chwilę udało nam się ustalić. Przed nami, właściwie może bardziej przed Ministerstwem Obrony Narodowej, drugi etap prac koncepcyjnych, na którym to etapie poznamy bliższe szczegóły. Pani poseł, jeżeli pani pozwoli, co precyzyjnie ministerstwo odpowiedziało na szanowne pani interpelacje? Mogę przeczytać. Struktura Wojsk Obrony Terytorialnej będzie zorganizowana na trzech poziomach: krajowym, wojewódzkim i powiatowym. Priorytetem będzie utworzenie trzech brygad obrony terytorialnej do końca 2016 roku oraz kolejnych 14 do końca 2019 roku. Dowództwa tych brygad rozmieszczone będą najprawdopodobniej w miastach wojewódzkich. I tutaj na dalej. Ponadto informuję, że aktualny poziom zaawansowania prac koncepcyjnych pozwala stwierdzić, że na terenie Włocławka rozmieszczone zostanie dowództwo i sztab Batalionu Obrony Terytorialnej. Jednak ostateczna decyzja oczywiście zapadnie wkrótce. My już wiemy, bo jesteśmy po rozmowach z panem Bartoszem Kownackim, że decyzja o Włocławku już zapadła.
czyli będzie tutaj powiatowy batalion. Chcę Państwu powiedzieć, że to nie jest takie proste. Powiatowy to nie znaczy, że w każdym powiecie. Będzie kilka powiatowych w danym województwie i teraz od zabiegów miasta i też działaczy, ludzi, którzy chcą, żeby ten batalion powiatowy był akurat we Włocławku, zależy o tym, czy on będzie. Więc uważam, że już pierwszy sukces mamy. Chcę tylko powiedzieć jeszcze, że starania o to my powzięliśmy już w styczniu pismem do prezydenta miasta Włocławka. I tutaj pan Krzysztof Niedziałkowski był jakby pomysłodawcem takiego pisma i proszę bardzo, pan Krzysztof powie, jak to było. Drodzy Państwo, w miesiącu styczniu na spotkaniu koła podjęliśmy inicjatywę o wystąpieniu do pana prezydenta Włocławka z prośbą, czy raczej ustosunkowaniem się do prac, jakie rozpoczęły się w formowaniu obrony terytorialnej w naszym kraju. Chcieliśmy, aby pan prezydent Włocławka wypowiedział się w stosunku do tego, jakie ma zamiary, czy w ogóle jest zainteresowany powrotem obrony, znaczy wojska w ogóle do Włocławka. Na nasz list pan prezydent długo nie odpowiadał. Dopiero odpowiedział po naszym, że tak powiem, kolejnej prośbie. Oczywiście przychylił się do tego. W międzyczasie poprosiliśmy, czy wystąpiliśmy do naszej pani poseł Iwony Michałek o to, aby wystąpiła do ministra z interpelacją, co uczyniła, i dalsze działania nasze były już ukierunkowane na to, co otrzymaliśmy z ministerstwa, jak również tutaj pani poseł Borowiak. Także cały czas ta sprawa od stycznia przez Polskę Razem Zjednoczoną Prawicę Powiat Włocławski jest pilotowana. Rozmawialiśmy również na ten temat z panem przewodniczącym Rady Miasta Chmielewskim na jednym ze spotkań i oczywiście ta kolejne powiedzmy działania nasze idą w dobrym kierunku. Wiemy, że tak jak już panie poseł powiedziały, ministerstwo planuje we Włocławku jakieś struktury dowódcze. Mamy nadzieję, że nie będzie to struktura tylko batalionowa, bo to jest niski szczeble. Chcielibyśmy, żeby tu było wojewódzkie, znaczy brygady terytorialnej dowództwo. Wówczas, powiedzmy, ten prestiż Włocławka bardzo, bardzo by wzrósł, gdyż wiadomo, do dowództwa brygady ludzie przyjeżdżają, a nie wyjeżdżają. I na tym by zyskał Włocławek. Natomiast batalion z reguły jest to już podrzędna jednostka dowództwu brygady i jej usytuowanie niewiele zmieni, jedynie tylko to, że będziemy mieli tu wspaniałą rzecz, a mianowicie przybędzie nam trochę wojska. Szanowni Państwo, ja się trochę nie zgodzę z panem tutaj Krzysztofem Niedziałkowskim. Musimy zacząć od czegoś, czyli zaczynamy od brygady, tak? A potem będziemy myśleć, co będzie dalej. Szanowni Państwo, jeśli mogę, to powiem jeszcze, że dla włocławskiej struktury Prawa i Sprawiedliwości temat powrotu wojska do Włocławka, już tak ujmę to w sposób ogólny, daleko idący, jest niezwykle istotny, bo jeszcze kiedy byłam radną Rady Miasta, docierali do mnie mieszkańcy zainteresowani żywotnie powrotem wojska do naszego miasta. Stąd na chwilę obecną jednoczymy siły, wiedząc, że tak naprawdę tylko razem możemy coś dobrego zdziałać. Póki co nasze działania wspierające się wzajemnie, pani poseł Michałek i moje, czyli struktur Polski Razem Prawa i Sprawiedliwości, czyli Zjednoczonej Prawicy, przynoszą efekty i przybrałyśmy metodę drobnych kroków.
Mamy nadzieję, że ta metoda okaże się jak najbardziej skuteczna i słuszna. Cieszymy się z tych informacji, które udało nam się pozyskać na chwilę obecną. No i myślę sobie, że no cóż, pozostaje nam tylko kłuć żelazo, póki gorące, aby jak najwięcej osiągnąć dla Włocławka. Chciałabym jeszcze coś powiedzieć. W drugiej części mojej interpelacji do pana ministra Macierewicza pytałam o płace. Głównie o te niskie płace, kiedy będą podwyżki. Tutaj właśnie pan Krzysztof jest głównym źródłem informacji na ten temat. Jak to będzie, panie Krzysztofie? Jest to lepiej. Drodzy państwo, pani poseł pytała się o płace pracowników resortu obrony narodowej, które są na bardzo żenująco niskim poziomie, szczególnie w jednostkach wojskowych, instytucjach, nie mówię o szczeblu sztabu czy dowództw. I ministerstwo po prostu w interpelacji odpowiedziało nam, że będą trwały prace, które rozpoczęły się nad poprawą tej sytuacji. Aktualnie wymagałoby podzielić jednostki jak gdyby na dwie części, jednostki wyższego szczebla i pozostałe. Natomiast sprawa, organ związkowy czy społeczny nie wyraża na razie na ten temat zgody. Czekamy cały czas na to, aby jednak te płace zwiększyły się i były większe dla pracowników resortu obrony narodowej. I jest taka obietnica, że będą one większe. Jakieś tam podwyżki teraz też nieduże będą, prawda? Tak, proszę państwa, oczywiście podwyżki są już zatwierdzone. Będą w czerwcu, pracownicy będą mieli wyrównane. Niemniej jednak nie jest to satysfakcjonująca podwyżka, mając poniżej średniej krajowej dużo, dużo, bo pracownicy zarabiają po 1600, 1500, 1700 brutto, więc możecie państwo sobie wyobrazić, ile na rękę biorą. Jest to naprawdę żenujące, że pracownicy resortu obrony narodowej są tak mało uposażeni, tym bardziej, że zadania wzrastają, a niestety płace i wymagania, a niestety płace. Chciałam tutaj powiedzieć, to jest stan za stanem. Tak mamy. I teraz dziwne jest list panów byłych ministrów obrony narodowej, którzy chcą odwołania ministra Macierewicza, który coś zaczyna w tej sprawie robić, żeby ludziom było trochę lepiej, tak? Bo to są dopiero pierwsze kroki, więc tutaj chcę powiedzieć, że rzeczywiście byli ministrowie obrony narodowej nie mają się czym chwalić i ten list po prostu jest żenujący. Szanowni państwo, naprawdę będziemy starać się, żeby i pracownikom było lepiej i Włocławek miał w swoim zasobach, w swoim miejscu, że tak powiem, wojsko. Tak, a jeszcze tylko pozwolę sobie dodać, że to, o czym powiedział pan Krzysztof, czyli stawki płacowe, jakie otrzymują przedstawiciele resortu obrony narodowej, niestety wpisują się idealnie w raport o stanie za stanem w resorcie, który przedstawił w ubiegłą środę na sali sejmowej, na sali plenarnej pan minister Antoni Macierewicz. To pokazuje, jak poprzednicy pana ministra z jaką atencją podchodzili do najważniejszych spraw w kraju, a mianowicie do spraw obronności, bo ten stan zastany przedstawia się w sposób opłakany. Dodatkowo jeszcze widać, jak traktowani byli przedstawiciele resortu, którzy tak naprawdę odpowiadają za obronność naszego kraju. Czyli tak naprawdę, panie Krzysztofie, to wszystko, co zostało zapóźnione przez wiele, wiele lat rządów koalicji PO-PSL, będzie nam pewnie trudno od razu naprawić, ale rząd stara się, aby to zrobić z całą pewnością. I robimy to właśnie metodą drobnych kroków, tak jak już pani poseł powiedziała. Mogę jeszcze? Tak. Pracownicy resortu obrony narodowej oczekują od obecnego ministra tego, że jednak ich statut, ich powiedzmy socjal będzie o wiele bardziej doceniony niż doceniany był przez poprzednie ekipy.
rządzące czy kogoś. Ale pamiętajmy, że tego typu oczekiwania są niestety w bardzo wielu resortach. To trzeba sobie powiedzieć jasno, a zatem tylko metoda drobnych kroków, proszę Państwa. Jeszcze pytanie szybkie, od pomysłu, planu do realizacji, no jakieś terminy, co pierwsze? Pierwsze decyzje muszą zapaść Najpierw ten drugi etap szczegółowe opracowywania koncepcji. Tak jak słyszeliśmy, w 2013 roku 3 bataliony, 3 bataliony, do końca 2019 kolejnych 14. Szczegółowe informacje uzyskamy po zakończeniu tego drugiego etapu prac koncepcyjnych. To jest na razie odpowiedź. Pierwsza odpowiedź, taka wstępna na nasze zabiegi. I obiecujemy Państwu, że obie będziemy monitorować sprawę, będziemy pilnować terminów i będziemy Państwu na takich spotkaniach o tym wszystkim mówić. Aby za Państwa pośrednictwem poinformować mieszkańców Wrocławia i okolic. Tak jest. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy.